sytuację. Mateusz, powiedz szczerze, Miedź zagrała tak dobrze, czy to w liniach obronnych GKS seryjny samobójca grasował? No, to prawda, ale pierwszą bramkę strzeliliśmy po naszej akcji. No, później no, Kamiński no, miał dzisiaj pechowy dzień. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby widzieć mecz, gdzie obrońca wpakuje dwa samobuje. Trudno dla nas. Czy dobrze dla nas, trudno dla GKS-u. Cieszymy się bardzo, bardzo ważne zwycięstwo. Drugie z rzędu. Trenerzy mówili przed tym meczem, że po zwycięstwie w Okocimskim, że liczą na zwycięstwo, że tą drużynę stać na to, żeby rozpoczęła seryjne wygrywanie. Dwa zwycięstwa to jeszcze nie seria, potrzeba do tego trzeciego, ale za tydzień może być o punkty chyba znacznie trudniej. No, jasne, każdy mecz będzie trudny w tej lidze. GKS Katowice, GKS Bełchatów są rywale, które walczą o awans. Z nimi się lepiej gra w piłkę, ale no jasne, że są dobrzy zawodnicy i bardzo ciężko tutaj o 3 punkty. Właśnie, czy to jest tak, że wam się zdecydowanie lepiej gra właśnie z tymi drużynami z czołówki tabeli, z tymi mocnymi drużynami, właśnie wtedy bardziej gra się w piłkę niż taka łupanina? Otwartą piłkę. Tak, no, my preferujemy taką otwartą piłkę, nam się lepiej gra, mamy więcej sytuacji, jesteśmy więcej miejsca na boisku, wtedy możemy pokazać nasze umiejętności, a myślę, że mamy niemałe jak cała drużyna. No, to prawda, lepiej nam się gra z takimi zespołami, no, czekamy na tę serię i jesteśmy bardzo dobrej myśli po dzisiejszym zwycięstwie. Byłeś bardzo głodny gry, bo ostatnio musiałeś niestety w środę pauzować, dzisiaj ostro się, zresztą już do tego przyzwyczaiłeś kibiców, bo bardzo dużo się nabiegałeś dzisiaj i bardzo dużo walki z twojej strony było. Daję siebie wszystko na meczach, no i na pewno byłem głodny tej głodnej gry, no szkoda, że nie awansowaliśmy z Arką, moglibyśmy zagrać derby z Zagłębiem, no ale trudno, trzeba teraz walczyć w lidze. Z Mateuszem Szczepaniakiem w składzie Miedź była dzisiaj w półfinale, gdybyś grał w tych meczach? Nie wiem, chłopaki zagrali bardzo dobry mecz w środę. Chciałbym pomóc zespołowi, no to nie wiem, czy to jest ciężkie pytanie. Była jakaś taka mała dzisiaj rywalizacja, podtekst ze swoim byłym kolegą z KS Polkowice, z Skrzypczakiem. Razem odchodziliście z klubu, on dzisiaj w Katowicach, ty w Miedzi, no dzisiaj 3-0 dla ciebie. Był jakiś taki mały podtekst, zamieniliście ze sobą kilka zdań? Jasne, po meczu pogadaliśmy, no nie było nic takiego, nawet o tym nie pomyślałem przed meczem, więc my mieliśmy bardzo dobry kontakt w Polkowicach, żadna rywalizacja między nami. A jak to w ogóle wyglądał w tam podział wasz? Jakby obowiązków. On grał tak bardziej na szpicy, ty z tyłu za nim? Jak to ustawiali nas systemem 4-4-2, dwóch napastników, ale ja byłem tym bardziej cofniętym, no i grałem tą dyszkę, tak. Masz takie poczucie, oj Szymon, coś ty najlepszego narobił? On mógł grać tutaj. Rzucił się na głęboką wodę, nie poradził sobie w Zabrzu, poszedł do Katowic, tam też sobie nie radzi. No to nie jest mój problem, to jest już jego sprawa, jaką kieruje swoją karierą. To może i dobrze zrobił, okaże się, może za 2 lata będzie w Ekstraklasie, będzie grał wszystkie mecze, będzie miał 100 występów, różnie może być. Jak sądzisz, na którym miejscu możecie zakończyć ten sezon? Wysoko, możemy osiągnąć wysokie miejsce pod koniec tej rundy, no myślę, że stać nas na to. Jakie to byłoby? Wysokie to jakie to by było? Według ciebie. Wysokie? No, wysokie to jest pierwsza trójka, ale to głośno o tym lepiej nie mówić, bo było tak przed sezonem, więc lepiej spokojnie, z pokorą podejść do tych meczów. Okay, dziękuję.